Ze względu na to, chociaż nikt mi tego nie przypisze, ze względu na to, co powiedziałem i za to, że krytykowałem NATO, musimy, aby NATO towarzyszyło nam na Bliskim Wschodzie, oprócz innych krajów, i musimy stamtąd wykurzyć ISIS. I teraz, kiedy ISIS zostało utworzone w tej próżni stworzonej przez Baracka Obamę i sekretarz Clinton, uwierzcie mi państwo, to wy jesteście tymi, znaczy, to wyście, oni nie mogli w to uwierzyć, że wycofali oddziały. Chwileczkę. A, to już mówiliśmy. Kiedy to zostało stworzone, to nigdy nie powinno się wydarzyć. Nigdy nie powinno się wydarzyć. Teraz pani mówi o tym, żeby się zająć ISIS, ale kiedy pani była sekretarzem stanu, to było niemowlę, a teraz to jest ponad 30 krajów. Czy pani je powstrzyma? Chyba nie. Teraz są to kwestie dotyczące osądu. Teraz, co pan wspierał wojnę w Iraku? Nie, nie wspierałem wojny w Iraku. To jest nonsens tworzony przez panią Clinton i powtarzany w mediach głównego nurtu. Byłem przeciwko wojnie. Proszę mi nie przerywać. Byłem przeciwko wojnie w Iraku. Protokoły pokazują inaczej. Protokoły pokazują, że mam rację. Kiedy dawałem wywiad Halstedowi, to powiedziałem, że być może mają znacznie nowe możliwości, większe niż my. Myśmy się niespecjalnie modernizowali. Mamy B-52. To są samoloty, na których latali nasi dziadkowie i ojcowie dziadkowie. Nie. Jesteśmy w tym samym szeregu co inne kraje. Z pewnością nie chciałbym przyjąć pierwszego ataku. Natomiast w tym momencie to się zmieniło. Jednocześnie musimy być przygotowani. Nie mogę nic innego z kraju, ze stołu. Teraz spójrzmy sobie na inne kraje, na Koreę Północną. Chiny powinny się zająć tym problemem za nas. Chiny powinny zająć się Koreą Północną. Chiny mają wszelką moc, aby się zająć tym. No i przy okazji, kolejna rzecz, kiedy zaczęła się pani zajmować Iranem, w gotówce, nikt tego wcześniej nie widział. To było 1,7 miliarda dolarów. To było za uwolnienie, chyba za uwolnienie zakładników, bo na to wygląda. Dlaczego nie zawarto odpowiedniego układu? To jeden z najgorszych układów, jaki został kiedykolwiek zawarty przez jakikolwiek kraj w historii. Bo układ z Iranem doprowadzi do problemów nuklearnych. To wszystko miało miejsce też 10 lat temu. Nic nie zrobiono. Spotkałem się z Netanyahu i teraz on wcale nie jest zadowolony. Możecie mi państwo wierzyć. Pani Clinton, ma pani 2 minuty. To może na początku powiem, że słowa mają znaczenie, kiedy ktoś ubiega się o fotel prezydencki i kiedy się już tym prezydentem jest. Może i szybko, ale powiem państwu, że Hillary, powiem wam, żebyście poszli państwo na jej stronę internetową, odwiedzili jej stronę internetową i przeczytali odnośnie tego, co trzeba by było zrobić, żeby pokonać ISIS. I w tej chwili będzie coraz trudniej. To jest w wielu krajach. I będzie coraz trudniej. Jeśli chodzi o Japonię, to chcę pomóc wszystkim naszym sojusznikom, ale tracimy miliardy dolarów. Nie możemy być policjantem świata. Nie możemy chronić krajów na całym świecie, które nie płacą nam za to, co jest nam potrzebne. I teraz pani o tym nie mówi, bo nie ma zdolności biznesowych, ale trzeba mieć pewne podstawowe umiejętności. A z pewnością ona ma. To wszystko, o czym ona mówi, można było załatwić w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy miała duże wpływy. Ale nie zostało to załatwione. I teraz, jeśli wygra ten wyścig, to też nie zostanie załatwione. Teraz pani Clinton jest pierwszą osobą, która została nominowana na osobę. Powiedział pan ostatnio, że nie wygląda jak prezydent. Tak, nie wygląda jak prezydent, nie ma wytrzymałości. I chyba nie ma tej wytrzymałości, aby być prezydentem tego kraju. Trzeba być ogromną wytrzymałość, żeby być prezydentem tego kraju. Chwileczkę, zadał mi pan pytanie? Dlaczego mi pan przerywa? Trzeba być zdolnym do prowadzenia negocjacji układów handlowych. Tak.
z Japonią, z Arabią Saudyjską. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że bronimy Arabię Saudyjską przy wszystkich pieniądzach, które oni mają, to musimy teraz do nich powiedzieć, hej, macie tyle różnych rzeczy, jesteście w stanie to zrobić. I teraz Hillary nie sądzę, żeby miała wytrzymałość odpowiednią. Proszę się odnieść, Pani. Chcę rozmawiać na temat wytrzymałości. Może Państwu powiem, Hillary ma doświadczenie, ale to jest złe doświadczenie. Zawarliśmy tak wiele złych układów. Ma doświadczenie, to prawda, zgadzam się, ale to jest złe doświadczenie. Czy to jest układ z Iranem, który się tak Państwu podoba, czy to mówimy o odzyskaniu 150 miliardów dolarów? Czy to jest jakikolwiek układ? Praktycznie nie da się wymienić dobrego układu. Ma doświadczenie, ale to jest złe doświadczenie. A ten kraj nie może sobie pozwolić na 4 kolejne lata tak złego doświadczenia. Jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Starał się przejść od wyglądu do wytrzymałości, ale to on nazywał kobiety świniami, psami. Prosiakami. Powiedział, że ciąża to niedogodność dla pracodawców. Powiedział, że kobiety nie zasługują na równą płacę, chyba że tak samo dobrze będą pracowały jak mężczyźni. Nie powiedziałem tego. I powiedział także jedną z najgorszych rzeczy o kobiecie w konkursie Miss. On uwielbia tego rodzaju konkursy, zawsze jest tam obecny. Nazywał ją świnką Piggy. A potem nazwał ją panią domu, bo była latynoską. Skąd pani to wzięła? Alicia Machado. Skąd pani to wzięła? Jest ona obywatelką Stanów Zjednoczonych i będzie głosowała w listopadzie. Możesz być tego pewien. Może tylko powiem, Hillary uderza we mnie wieloma reklamami. Niektóre są dla zabawy. Niektórzy to jest ktoś, kto był wobec mnie bardzo niemiły. Rosji, była dla mnie bardzo niemiła. Powiedziałem jej kilka gorzkich słów i nikt jej chyba nie żałuje. Natomiast powiedziałem coś takiego, chciałbym powiedzieć coś bardzo z tego wobec Hillary i jej rodziny i powiedziałem sobie, nie mogę tego zrobić, po prostu nie mogę. Jest to nieodpowiednie, to jest niemiłe. Natomiast ona wydała setki milionów dolarów na negatywne reklamy wobec mnie, których wiele jest nieprawdziwe i są złym przedstawieniem rzeczywistości. I chcę powiedzieć, nie zasłużyłem na to. Natomiast to nic miłego. To są miliony dolarów na to. Teraz widziałem dzisiaj publikację. Wydała 200 milionów dolarów. Teraz ostatnie moje pytanie. Czy przyjmiecie Państwo wyniki wyborów jako wyraz woli wyborców? Za demokracją. Czasami się wygrywa, czasami przegrywa. Ale zdecydowanie opowiem się za wynikiem wyborów. Wiem, że Donald stara się cały czas siać wątpliwości na ten temat, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że tak naprawdę wynik wyborów zależy od was, nie od nas. O wiele bardziej od was, od waszych rodzin i od tego, jakiego kraju, jakiej przyszłości pragniecie. Mam nadzieję, że pójdziecie do urn wyborczych, bo od tego zależy wasza przyszłość. Panie, tam to samo pytanie? Chcę, aby Ameryka znów stała się wielka. Mamy kraj, który ma ogromne problemy. Tracimy miejsca pracy, ludzie zalewają nasz kraj. Ostatnio wyrzuciliśmy wiele osób. Być może został wciśnięty niewłaściwy guzik, być może ze względu na korupcję, ale ci ludzie w końcu uzyskali obywatelstwo, to było 800, a w tej chwili może się okazuje, że to będzie ich 18 tysięcy i naprawdę tego nie wiemy. Teraz chcę, aby Ameryka znów była wielka. Ja będę w stanie to zrobić, nie sądzę, żeby była w stanie Hillary, natomiast jeżeli wygra, to z pewnością ją popiorę. No dobrze, no to kończy
dzisiejszą naszą debatę, bardzo ożywioną. Wszystkiegośmy z pewnością nie umówili. Czekają nas kolejne debaty 9 października i 19 października. I teraz przypomnę Państwu, że kolejna debata 4 października w Uniwersytecie i dziękuję bardzo Donaldowi Trumpowi, Hillary Clinton i Uniwersytetowi Hofstra w Hampstead, stanie Nowy Jork. Dobrej nocy wszystkim. Thank you.